20 czerwca minął termin przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej 24 już edycji konkursu Zielony Poznań. Konkurs ma wyłonić najpiękniejsze w Poznaniu balkony, tarasy, ogrody, działki i zieleńce. Mieszkańcy osiedli Zwycięstwa i Wichrowe Wzgórze zgłosili do konkursu łącznie 260 obiektów. Najwięcej wśród nich balkonów i ogródków. Są jak co roku piękne i to, co też obserwujemy, z roku na rok coraz piękniejsze. Zgłoszone do konkursu obiekty najpierw oceniają komisje osiedlowe. We wtorek na pierwszą wizytację wybrała się komisja z osiedla Nowe Winogrady Północ. Będziemy tutaj czynnie w terenie obchodzić wszystkie obiekty, oglądać, jak one to wyglądają i dokonywać to, co najtrudniejsze, czyli oceny. A tu trudno jest ocenić, bo widać ogromny wkład pracy, ogromny wkład serca, ogromną pomysłowość mieszkańców i to trzeba podkreślić, to trzeba pochwalić, za to mieszkańcom trzeba podziękować, bo naprawdę nasza część, czyli winogrady, jest bardzo piękna, bardzo zielona, bardzo kolorowa i nie tylko to widać, jeśli chodzi o zieleń wokół bloków, ale także jak obejrzymy balkony, obejrzymy okna, obejrzymy ogródki, to widać, że wszyscy mieszkańcy dbają tutaj o zarówno te swoje przydomowe, jak i te, które znajdują się na osiedlu, także już wstępnie widzimy, że poziom będzie wysoki. Ale zasady konkursu są nieubłagane. Spośród 260 obiektów na osiedlach Zwycięstwa i Wichrowe Wzgórze, komisja osiedlowa musi wytypować 10, które zakwalifikują się do kolejnego etapu konkursu. Dokonując wyboru, komisja kieruje się ściśle wytyczonymi kryteriami. Do 20 lipca mamy czas, aby zgłosić wszystkie wyniki do komisji miejskiej. Punktacja maksymalna to jest 10 punktów, 5 ogólne wrażenie i 5 kompozycja. Komisja nasza będzie oceniała. Obiekty, które minimum zdobędą 9 punktów, będą mogły się znaleźć w etapie miejskim, przy czym tutaj już jest ograniczenie, a więc maksymalnie możemy zgłosić 10 obiektów. Aby było rzetelnie, będzie kilka na pewno lustracji. Przed samym podjęciem jeszcze decyzji obejdziemy wszystkie te najlepsze obiekty. Co warto tutaj podkreślić, to 168 obiektów jest z Wichrowego Wzgórza, natomiast 92 z osiedla Zwycięstwa i tradycyjnie najwięcej 208 balkonów, bo wiemy, że winogrady właśnie słyną z tego, że bardzo przepiękne ogrody posiadamy. Co warto jeszcze, myślę, tutaj dodać, to do tych obiektów to zgłosiły się zarówno parafie, a więc na osiedlu Zwycięstwa, jak i Wichrowym Wzgórzu oraz dbają o naszą zieleń również dyrektorzy, ponieważ te placówki również zgłosiły się. Z pierwszej wizytacji obiektów członkowie komisji z osiedla Nowe Winogrady Północ wracali w dobrych humorach. Osiedle nasze bardzo pięknieje, jest coraz to ładniejsze, jest dużo pięknych balkonów, więc nie mam tu już nic więcej do powiedzenia, jest bardzo ładnie. Różności są na balkonach, różne kwiaty, prześliczne, jakby obejść całe osiedle, no to podziw. O tym, jak oceniane są obiekty i na co warto zwrócić uwagę, przygotowując ogródki i balkony do udziału w konkursie Zielony Poznań, mieszkańcy mogli dowiadywać się między innymi w punktach informacyjnych działających podczas osiedlowych festynów. I tu mieszkańcy podkreślali też i dziękowali, że te punkty są, że można było bezpośrednio tutaj wykorzystać ten festynowy czas i też parę rzeczy się dowiedzieć. Na co zwrócić uwagę, przygotowując swój obiekt, czyli czy to jest balkon, czy ogródek, czy okno, na co zwraca przede wszystkim uwagę komisja, zarówno osiedlowa, jak i potem ta dalsza, czyli komisja miejska. Miejska komisja konkursowa będzie wizytować obiekty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu na przełomie lipca i sierpnia. Od 29 lipca komisja miejska będzie oceniać te najlepsze obiekty w całym Poznaniu. Naszą dziesiątkę powiadomi wcześniej, tak aby mogli być w danym dniu dostępni. I do końca września zostaną wytypowani laureaci oraz zwycięzcy 24 edycji, a w październiku wszystkie zgłoszone obiekty do etapu miejskiego z całego Poznania zaproszone zostaną na uroczystą galę i tam zostaną podsumowane wyniki. Na zwycięzców konkursu Zielony Poznań jak co roku czekają nagrody rzeczowe i pieniężne.